Witamy Państwa podczas weekendu z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzisiaj takim szybszym krokiem z panem Mariuszem Włodarczykiem. Dzień dobry, panie Mariuszu. Witam serdecznie. Jeszcze z Ziajani nie jesteśmy, ale jesteśmy tutaj podczas weekendu biegowo, dlatego że właśnie na wyspie podczas weekendu możemy oglądać spore grono biegaczy biegających obok Ogrodu Zoologicznego. My w konkury z biegaczami nie pójdziemy, tak jak i nie pójdziemy w konkury z tymi przepięknymi zwierzętami, które mamy tutaj poza sobą, czyli z gepardami. Najszybsze zwierzę świata, bo mówię o tych biegaczach nie bez kozery, bo kiedyś próbowano zrobić taką rywalizację gepard kontra biegacz. Zwierzę okazało się lepsze. Zwierzę okazało się lepsze, szybsze, ale też trzeba pamiętać o tym, że to jest szybkość na krótkich dystansach. Idzie tutaj bardzo dużo energii, którą musi gepard poświęcić, spalić, żeby dopaść ofiarę, więc to nie są biegi maratońskie, to są biegi naprawdę na krótkich odcinkach, gdzie temperatura jego potrafi wzrosnąć o 4-5 stopni. I musi w tym momencie po prostu gdzieś wyhamować, położyć się, odsapnąć, żeby uspokoić całe krążenie i żeby nie przepalić sobie tkanki mózgowej. Nie konkurowałbym z nimi nawet na dłuższym dystansie, bo jednak no, myślę, że nie miałbym najmniejszych szans. No nie jest to malutki kotek, to po pierwsze, proszę Państwa. Po drugie, właśnie zbliża się wiosna. Czy to jest też, jeśli chodzi o gepardy, które są w Opolskim Zoo, bo mamy tutaj i samce, i samice, taki ważny moment, nie wiem, czy rui, czy rozwoju, rozmnażania, czy one czują wiosnę, jak to my mówimy, bo no, druga dekada lutego się kończy, za chwilę będziemy mieli ten ostatni fragment, no i później już będziemy się do wiosny zbliżać. Prawdą jest, że gepardy, zapraszamy Państwa do Opolskiego Zoo, bo gepardy możemy oglądać cały rok. Mhm. Również na śniegu nasze gepardy potrafią chodzić. Niemniej jednak są to krótkie odcinki w ciągu dnia, kiedy je wypuszczamy, no bo zima. Natomiast teraz one już czują wiosnę. Czują tak, czują ten zew powiewu cieplejszego powietrza. Częściej domagają się wyjścia i niechętnie też wracają do środka, czyli odpowiada im bycie na zewnątrz. Co nas bardzo cieszy. One oczywiście wchodzą, teraz nabierają również kondycji takiej, żeby spędzić spokojnie od wiosny do jesieni ten czas na dworze, na zewnątrz. Interesować się wszystkim, co się na tym, że tak powiem, dworze będzie działo. One są ciekawskie, jeśli chodzi o same zwierzęta, patrzą, na ludzi reagują, to są takie ciekawskie, bo jak się patrzy na posągowe lwy, to zastanawiamy się, czy one tylko tak na nas patrzą i co sobie myślą, a gepard, mam wrażenie, cały czas chodzi. Gepardy z natury są bardzo strachliwymi zwierzętami, ale to wynika oczywiście z ich naturalnego życia w Afryce, gdzie mają zbyt dużo wrogów, więc one obserwują, są bacznymi obserwatorami i nawet jeżeli znajdziemy je leżące gdzieś tam w ogrodzie zoologicznym na wybiegach, proszę mi wierzyć, że one są cały czas czujne, cały czas zwarte, gotowe do ewentualnej ucieczki, do ewentualnego ataku. Jeżeli jest to, że tak powiem, ofiara w ich zasięgu, na pewno będą atakować. Jeżeli nie, odpuszczą sobie to. A wracając do okresu wiosny, tak, będzie to dla nich szczytowy moment, dlatego że Opolski Ogród Zoologiczny pozyskał nową samicę geparda. Mamy również nasze tutaj urodzone w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym samce. Mamą jest ta gepardzica, która tutaj chodzi za naszymi plecami i będziemy próbowali, jak to wcześniej bywało, ze skutkiem rozmnażać w dalszym ciągu te jakże ukochane, jakże urodziwe i wspaniałe zwierzęta. Trudne, właśnie jeśli chodzi o hodowlę tych zwierząt w ogrodach zoologicznych, to zwierzęta trudno rzeczywiście je wyhodować? Są to niesamowicie trudne, jeżeli chodzi o hodowlę zamkniętą zwierzęta, ale taka rola ogrodu zoologicznego, przypomnę tylko, że to są zwierzęta, których było niespełna 2000 jeszcze parę lat temu, w ogóle wszystkich i w naturze i w ogrodach zoologicznych, także proszę sobie wyobrazić, jak mała to jest populacja. I ogrody wszystkie, które zajmują się hodowlą geparda, dążą do tego, żeby go rozmnożyć, żeby tych gepardów było jak najwięcej, żeby znowu mogły zasilać swoje naturalne środowisko. A rozmnażanie ich jest bardzo specyficzne również, dlatego że samica geparda nie wchodzi cyklicznie w ruję jak inne kotowate. Tą ruję trzeba sprowokować. W wypadkach ogrodów zoologicznych takim prowokatorem jest samiec, który nie może być łączony bezpośrednio z samicą, dlatego że samica będzie, nie samiec, samica będzie bardzo agresywna w stosunku do samca. Więc długo by tu opowiadać, zajęłoby nam to przynajmniej z 2 godziny tego programu. Dlatego osobno widzimy panie, a osobno są panowie, rozumiem, tak? Osobno panie, osobno panowie i w odpowiednim czasie będzie tak, że zniknie jedna z płci z wybiegu, zostaną na przykład samice, które zostaną, może inaczej, najpierw samice zostaną wycofane, zostaną samce po to, żeby zostawiać swoje zapachy, swoje feromony, swój mocz, swój kał na wybiegu i będzie to trwało ileś dni z rzędu, po czym na ten wybieg zostaną wypuszczone samice i
te zapachy samców, które one będą odnajdywały, będą prowokowały właśnie rozpoczęcie się u nich procesu rujowego. My już jesteśmy, że tak powiem, doświadczeni, jeżeli chodzi o ten proces dopuszczania samicy do samca. Muszą z kolei u samicy wystąpić, a z zasady to jest 2-3 dni oczekiwania, odpowiednie objawy. My wiemy wtedy, że nastąpiła ruja i ta samica, która najlepiej zareagowała, zostanie wydzielona z pozostałych samic i dopuszczona do samca. I wtedy też dzieje się to tylko i wyłącznie pod kontrolą ludzi. Stoimy oczywiście na zewnątrz, pilnujemy całej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że po akcie również samica staje się potwornie agresywna, ale w stosunku do samca. I dlatego najlepiej by było, gdybyśmy wtedy reagowali, żeby się żadnemu ze zwierząt nic nie stało. Z naszych doświadczeń wynika, że ta reakcja tej agresji jest bardzo krótka. Jeszcze żadnemu gepardowi w polskim ogrodzie w związku z tym się nic nie stało i liczymy, że tym razem również będzie wszystko dobrze. No to nie zdradźmy teraz może, panie Mariuszu, wszystkiego, dlatego że te widzę opowieści gepardowe bardzo nam się rozrosły, a ponieważ są szybkie, to ja proponuję, żebyśmy część drugą naszej rozmowy przenieśli, drodzy państwo, na jutro. Zapraszamy na nasze fanpage Czasu na Opole. Jutro część druga spotkania z gepardami.